Cześć, witam serdecznie. Paweł Jakubowski, spacerywirtualne.pl. W tym filmie opowiem o tym, jak w sposób bardziej zaawansowany można zarządzać kwestiami dotyczącymi języków obcych. Chodzi głównie o napisy. Co to są napisy? Przejdźmy zatem do spaceru wirtualnego. To jest spacer wirtualny po powiecie wrocławskim. Napisy to są wszystkie podpowiedzi, które pojawiają się po najechaniu na dany przycisk czy jakiś dany obiekt, tak zwane dymki, podpowiedzi w dymkach, podpowiedzi w napisach. One są również zintegrowane z wszystkimi wersjami językowymi. Dlatego podczas dodawania języków warto uzupełnić wszystkie te napisy tak, aby w danym języku były zrozumiałe dla obcokrajowca. Dodajmy sobie na szybko jakiś język. Pamiętamy, poprzednio mówiłem, że można dodawać języki wszystkie, które są na tej liście, jakie kto chce. Można dodać nawet japoński, jeżeli ktoś sobie życzy. W tym przypadku spróbujmy sobie dodać język francuski. Mamy flagę. Nie wiem, czy tak się to pisze. Mniejsza z tym. Źródło danych polski. Dodajemy zapisz. Mamy dodany język. I teraz wszystkie podpowiedzi w dymkach w danym języku musimy uzupełnić. Czyli klikamy przycisk napisy. I tutaj mamy wszystkie treści, które są wyświetlane w danej wersji językowej. To są te wszystkie podpowiedzi w tak zwanych dymkach. Widzimy, nie ma ich tutaj dużo, ale jednocześnie nie ma ich też mało. Ważne jest to, że one bardzo pomagają. Te podpowiedzi są niezwykle istotne, bardzo ważne, ponieważ wielu internautów boi się kliknąć cokolwiek, zanim nie dowie się, co się stanie, zanim kliknie. Dlatego w tym przypadku musimy wejść do edycji i po kolei w każdym języku napisać odpowiednie sformułowanie, jak ma wyglądać ta nazwa w przypadku wyjść, w przypadku języku francuskiego. Anuluj. I to wszystko, jeżeli chodzi o zarządzanie podpowiedziami, dymkami we wszystkich językach, które dodajemy do projektu. W następnym filmie opowiem o tym, dlaczego kolejność jest ważna i czemu służy. Zapraszam serdecznie, Paweł Jakubowski, spacerywirtualne.pl.